wyobraź sobie, że budzisz się rano i dostajesz propozycję nie do odrzucenia, czyli umowę, zlecenie na jazdę w firmie Mysiek Company. Bez wahania podpisujesz i nie mija 2 sekundy, w twoich rękach ląduje pierwsze zlecenie. Szef udaje ci najlepszą ciężarówkę, jaka istnieje, no wiadomo, magnumkę, i lecisz w trasę. Ja sobie ogólnie działam w firmie w dziale kontenerowym i sobie ja głównie wożę kontenery właśnie na relacji Polska-Niemcy, mniej więcej w tym rejonie. Praca nie jest trudna, no bo na weekendy wracam, więc wolne weekendy są naprawdę bardzo spoko, można powiedzieć tylko tyle, co w tygodniu sobie działam. Jest koło godziny 9, ja lubię sobie tak z rana jeździć, bo z rana zazwyczaj jest taki jakiś niewielki ruch, można sobie za spokojnie pojeździć po całym serwerze Trackers MP i to też dodaje troszeczkę realistyki, bo jednak jazda z prawdziwymi ludźmi mi to jest coś. Dobra, kontener załadowany. Mamy tutaj, z tego co ja widzę, 4 tony felki do ciężarówek. Dobry ładuneczek. Lecimy z tym na Hanover Expo. Z mojego dokumentu wynika, że muszę tam dojechać od godziny 10 do 18, więc no, damy radę. Jak już dojadę z ładunkiem, to ci dokładnie pokażę, jak to wszystko mieć takie, jak dostać umowę o pracę pierwszą w Eurotrucku, jak się właśnie gdzieś zatrudnić, jak dostawać wypłaty naprawdę realne i tak dalej. Opowiem ci o takich rzeczach, na przykład właśnie jak takie realne dokumenty, które ci dyspozytor będzie wydawał i tak dalej. Dokładne wskazówki z trasy, naprawdę dużo mega fajnych, realnych rzeczy. Siemano, siemandario, wiecie, że jest taki portal Eneba, na który możecie sobie pobrać zarobiste giereczki, oczywiście Eurotraczka, DLC do Eurotraczka, jak inne symulatory, jak Farming Simulator i nie tylko. Zejdźcie również do kategorii symulatory, bo tam znajdziecie naprawdę mega fajne produkcje, które również możecie sobie kupić za niewielkie pieniądze, więc dodawajcie, kupujcie, polecam. Ale powiem wam, że od kiedy tutaj jeżdżę w tej firmie i tak dalej, jest tak wszystko realnie z tymi dokumentami, wam powiem, no to naprawdę inaczej człowiek jeździ, co nie? Z myślą tego, że dostaje normalnie wypłatę, że ma konkretną umowę na ileś tam czasu. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawe doświadczenia. Też, że jestem aktualnie rozdysponowany do tego działu kontenerowego, co nie? I też znam swoją robotę, znam już mniej więcej wszystkie firmy załadunkowe, wyładunkowe, mniej więcej poruszam się na podobnych trasach, tak jak to jest w niektórych realnych firmach właśnie, więc moim zdaniem spoko robota, od poniedziałku do piątku tutaj latam sobie z kontenerami między tymi właśnie różnymi miejscami załadunkowymi, to właśnie z Hanowerem, z Hamburgiem, u nas w Polsce to jest Poznań, Szczecin, Port Świnoujściu, w tych rejonach sobie działamy, czasami też jeszcze coś z Warszawy, z Okęcia towarowego zabieram, więc no z tras spoko bardzo robota, z tymi kontenerkami sobie polatać, naprawdę bardzo, bardzo wszystkim polecam. Patrzę na te dokumenty, ktoś napisał: jechać ostrożnie, nie uszkodzić towaru. I tutaj jest ten ładunek podobno zabezpieczony, opakowane w folię bąbelkową, te felgi są. Ale wiadomo, ten kontenerek jednak podczas jakichś mocniejszych skrętów on troszeczkę chodzi na tej naczepie. Nie wiem, czy tak powinno być, z tego co mi niektórzy koledzy na parkingu mówili, to raczej kontener, jak się tego zabezpiecza, to powinien być nieruchomy. Ja trochę skręcam i ten kontener cały można powiedzieć chodzi tam. Cały chodzi tutaj na tej naczepie. Aby tam kiedy nie wypadł, ja kiedyś skręcałem tak mocno w lewo, jak mnie nie zarzuciło, a kontener normalnie aż się poderwał z naczepy. Ja myślę, kurde, trzeba uważać. Naprawdę, nie wiem, napiszcie w komentarzu, jak wy sobie radzicie z mocowaniami konteneru do naczepy, no bo u mnie jest słabo. O kuźwa, jak mi zajeżdża chłop głupi, no co on robi, no? Co on robi, nienormalny? Czy jaki? Wie pan, ja tutaj podjadę i zaraz sobie z panem to wszystko wyjaśnię. Ja sobie tu podjadę chwilę, no bo powiem panu, pan przesadzi. To ci z kontroli ogólnie naszej firmowej, mamy takie kontrole wewnątrzfirmowe. No i jest tu taki, tam taki chłop, bardzo go nie lubię, taki mega taki służbista, się wszystkiego czepia, co nie? Oni tak czasem zatrzymują te nasze kierowcy, sprawdzać, czy oni dobrze jeżdżą, co nie? No wprawdzie trochę przekroczyłem, ale dobra, czekaj, podejdziemy, będziemy walić go w człona, że nic się nie stało. Ale to pan mi zajechał drogę! No proszę pana dokumenty, mi tu pan nie pyskuj. Jaki tego? Ja co chłop w ogóle gada, czekaj. Nie mam. Jak pan nie ma? Nie mam, bo nie dali mi. W sensie w firmie zostały. Tutaj proszę do automatu uchuchać w tym razie. To wam powiem, to jest trochę najgorsza strona tej firmy, że właśnie są tacy służbiści i kontrolerzy, no bo niby w tej całej firmie i tak dalej, w tej realistyce ogólnie, nawet na Trackers MP i tak dalej, na innych tam konwojach, oni normalnie wbijają i kontrolują, czy kierowcy jeżdżą dobrze, co nie, ale to są
na takie stanowiska są zazwyczaj wybierani tacy właśnie najgorsi służbiści, co nie? Tacy naprawdę, mnie to zawsze denerwuje, no bo co, pojechałem sobie 90, a nie 80, co jest na tym, co jest w przepisach, już się chłopina czepia, co nie? A tak naprawdę to dokumenty zgubiłem i mam to wyrąbane, nie będę ich szukał. Jedziemy sobie na stację może tutaj. Zjadę sobie na stację, to sobie trochę przytankuję ciężaróweczkę, i jeszcze pół zbiornika tylko jest. I zobaczę jak to tam wygląda sytuacja też z tą rejestracją, bo mnie coś zdziwiło, że rzeczywiście ona jakaś taka przycięta, czy ona się przesunęła, czy co. Bardzo dziwna sytuacja, musiałbym to sprawdzić. Oj, myśmy zaraz... socja, jaka bakoneczka ładna, kurna. O, nasi tu są, na parkingu. Czy to nasi na parkingu? Tutaj z myśli kąpany? Ja cię kręcę, nie spodziewałem się. Wiesz co, zjechałem, bo taki dziad cholera złapał mnie i mandat jeszcze stówę dał za prędkość. Ten od kontroler firmy cały. O kurna. Czaisz bazę. I coś z tą rejestracją, chodź zobacz, co z tą rejestracją mnie jest nie tak, bo te L jakoś tak przekręcone do tego jakoś... No to fajnie, kopela, dawno się nie widzieliśmy tutaj. Zarąbiście, ale tak ciekawa sprawa, z niej jechałem sobie normalnie tak o, na Hanowerek, jechałem sobie akurat spotkałem chłopa z firmy. No, a ty, śmietanek, co, gdzie teraz porabiasz w firmie, na jakim oddziale jesteś? No i wiesz co, ja jeżdżę teraz tak trochę chłodniej, trochę wieranki. Okej, okay. A gdzie latasz teraz? Na który rejon Europy? Też Niemcy, czy gdzie indziej? Wiesz co, ja latam gdzieś tam, na Stambuł, gdzieś Stambuł, tamte rejony. Edirne. Okej. Według stref tak jest wytycznych. Okej, czyli tam cię wysyłają, dobra. No i fajnie, ale też widzę Magnumą, popylasz elegancko. No. Też Magnumą, no ja też Magnumą. Dobre te Magnumy z firmy, naprawdę takie dobre maszyny. Powiem ci, dają te skanie czasem, ja przejechałem dwie trasy tą skanią, to cholera, tu coś miga, tu coś bipczy, ja nie rozumiem. Tragedia. Dobra, to ja lecę, bo ja mam ten, ja zaraz zobaczę, na którą mam ten. Ja do 18 muszę zdążyć, do Hanoweru, wiesz? Do 18 muszę zdążyć, więc lecę, bo mało czasu już mi zostało, a już 15. Ja pitole, ale fajnie, tak powiem wam, spotkać sobie kierowcę swojej firmy, tak po prostu mega spontanicznie, co nie? Zjeżdżacie sobie po prostu na parking, tak o, i nagle spotykacie kogoś ze swojej firmy. Naprawdę, takie mega fajna sprawa, można sobie pogadać i tak dalej. U nas właśnie w firmie jesteśmy mniej więcej podzieleni, że część tam pracuje na konkretnych strefach Europy, ja właśnie sobie operuję głównie na Niemcy, i ja jestem przydzielony do kontenerówki. Niektórzy są przydzieloni właśnie na firanki i tak dalej, więc mega fajnie, naprawdę realistyka jest o wiele większy poziom wyżej. Dobra, chyba dojeżdżamy już do Hanoweru, bo już widzę, tu jest zjazd autostrady i zaraz będziemy w miejscu z odruchu 17.08 na wyładunek jest do godziny 18.00, Holender, abyśmy tam dojechali i żeby nas jeszcze przyjęli, bo tam może w sumie stać kolejka ciężarówek. Okaże się, że my jesteśmy ostatni w tej kolejce i nas w ogóle nie wyładują i zaraz się zacznie duży problem. Ale bym miał lipę u spedytora, jakby się dowiedział, że za późno dojechałem. No w sumie trochę za późno dojechałem z własnej woli, bo stałem na tym parkingu, gadałem sobie z tym ziomeczkiem z firmy. Jakbym jechał, to bym pewnie zdążył, ja dupie. No i ta kontrola jeszcze cała. Dobra, dojeżdżamy do tego Hanoweru Expo. Lubię ten magazyn, bo jest spory, ale naprawdę człowiek jakby tam nie musi się nigdzie gnieść i martwić się, że gdzieś nie wykręci. Dobry, to jest taki pan, którego znam, on jest bardzo miły akurat. Regularnie tutaj mnie wpuszcza na magazyn. Dobra, jedziemy sobie. Zaraz zresztą tam pojedziemy dalej, to dowiemy się, pod którą rampę mamy podjechać. Jeszcze tu w prawo się skręca w tym magazynie. I tam zaraz będzie takie miejsce, gdzie mi powiedzą, pod którą rampę się mam podstawić. Facet mi powiedział, że nie pod żadną rampę, tylko tutaj normalnie obok mam stanąć. O, tutaj podobno. No dobra, no to my sobie tu zawrócimy zaraz i polecimy, bo mówił, że tutaj będzie lepiej, bo oni tutaj podjadą sobie taką maszyną do tych kontenerów i ten kontener elegancko sobie gdzieś przeniosą albo zabiorą. Dobra, to ja sobie tu podjeżdżam już. Tutaj jeszcze muszę wypełnić miejsce i data załadunku, to będzie Poznań. Data załadunku to będzie dzisiaj, to jest 30.04.24. Tu były 4 tony, więc w kilogramach podamy 4000 kg. Zapłata za to było 9000
euro. No i tutaj musimy wziąć pieczątkę tylko od tego. Tu musimy wziąć pieczątkę od firmy. A jeszcze numer rejestracyjny to będzie LBIMS24. A tutaj też zaraz piszę z tego, zaraz piszę z... spiszę z naczepy. Żeby mieć takiego realnego rotraka, to trzeba być w firmie, by się kąpany na trackbooku. Tutaj możecie sobie śmiało aplikować, link macie w opisie. No i tutaj zobaczcie, jak dużo kierowców właśnie sobie realizuje taką realną grę, właśnie uzupełnia te dokumenty. Też tutaj wiadomo, jakieś różne wnioski są wysyłane, dowody rejestracyjne są wydawane. Nawet ktoś napisał wniosek o udzielenie urlopu. No i tutaj na przykład za luty mamy dokładnie rozliczenie firmy, ile udało nam się zaoszczędzić pieniędzy, ile była wartość pensji, no i suma kosztów z trasy, jakie wynikły. A liczymy mniej więcej 1,5 euro za 1 km ładowny, więc tutaj wychodzi nam, że tyle zrobiliśmy w lutym. A jak widzicie, dzisiaj już Stopa zrobił 3000 km w firmie, Dobry Ziom zrobił 2000 km w firmie, więc to jest mega fajne, bo nawet jak spojrzymy sobie na tej aplikacji na mapę, to widzimy, gdzie są aktualnie kierowcy i normalnie mogą oni się spotykać w grze i to jest mega fajne, możecie sobie stanąć na stacji, pogadać chwilę, wypić kawkę, powiedzieć, co tam u was słychać, gdzie jedziecie. Naprawdę zatrzymywanie się na stacjach i tak dalej jest po prostu przecudowną funkcją, bardzo ją wam bardzo polecam.